Jak wiemy z kontekstu wszystkich innych nauk, które do tej pory słyszeliśmy i również z nauk, które posłyszymy w ten weekend, przy wszelkich działaniach, jakie wykonujemy, w najwyższym stopniu ważne jest, z jaką robimy to motywacją. Jeżeli jakiś czyn jest pozytywny ze swojej natury, ale jest wykonywany w złej intencji, to skutki, których będziemy doświadczać w przyszłości, te nasionka karmiczne, które zasiewamy, i tak będą negatywne. Na przykład ćwiczenie szczodrości z intencją zaszkodzenia komuś przestaje być pozytywnym czynem. A nawet jeśli jest to pozytywny czyn, ale wykonywany wyłącznie z taką samsaryczną motywacją, taką chwilową chęcią pomożenia sobie lub jakiejś jednej wybranej osobie, którą ponad inne osoby w jakiś sposób wynosimy, mamy przy tym niechęć do jednych, przywiązanie do drugich, ciągle jest to taka samsaryczna motywacja, wtedy taki dobry czyn może być porównany do, tak zresztą porównywał to Shantideva w przewodniku po ścieżce bodhisattwy, w jednym z najbardziej klasycznych tekstów buddyjskich, że może być to porównane do takiego drzewa, które po tym jak wyrośnie, raz wyda owoce, a potem usycha. Czyli pozytywny czyn przyniesie pozytywne rezultaty, ale później ta dobra karma się wypali, wyczerpie. Natomiast jeśli ten sam czyn wykonujemy z motywacją bodhisattwy, czyli z intencją, żeby nawet dzięki temu niewielkiemu pozytywnemu działaniu w przyszłości nabrać zdolności do doprowadzenia każdej z niezliczonych istot, bez dzielenia na wrogów, przyjaciół, obojętnych, każdej z istot, doprowadzenia do stanu Buddy, to wtedy taki czyn staje się jak takie mitologiczne drzewo, które nigdy nie usycha, tylko co roku wyrasta większe, wydaje więcej owoców, czyli skutki danego dobrego czynu będą wciąż i wciąż powracać na różne sposoby, będą się pomnażać i aż do czasu, gdy osiągniemy stan Buddy, ta dobra karma będzie do nas powracać. To jest jeden z wielu powodów, dla których słuchając nauk dharmy powinniśmy stworzyć właściwą motywację. Tak samo później przemyśliwując, analizując te nauki, a w szczególności też wprowadzając je potem w działanie poprzez praktykę, powinniśmy spoglądać na swoją motywację, starać się ją zawsze skorygować, sprawić, żeby była jak najbardziej poprawna. Dlatego właśnie na początek wyrecytujemy modlitwy schronienia, modlitwy wzbudzenia bodhicitty, po to, żeby dać sobie okazję jeszcze raz do obudzenia w sobie tej najczystszej i najwznioślejszej ze wszystkich intencji. Ja najpierw po polsku przeczytam to, co będziemy śpiewać razem po tybetańsku. W Buddzie, w Dharmie i w najwyższym zgromadzeniu przyjmuję schronienie do czasu, aż osiągnę przebudzenie. Dzięki zasłudze szczodrości i pozostałych paramit osiągnę stan Buddy dla dobra wszystkich istot. Drolai pencir sanje drupare sho sanje che dain so che chonaim la jancho e bardu e dani chap so inchi dage jin so je pe se na inchi drolai pencir sanje drupare sho Sanje che dain so che choy nain la jan choy bardu e dani chap su in chi dage jin so je pe se nain chi drola e penchir drum pare sho. Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia. Oby były wolne od cierpienia i przyczyn cierpienia. Oby nie były oddzielone od prawdziwego szczęścia, które jest poza cierpieniem. I oby wszystkie istoty spoczęły w wielkiej bezstronności, bez przywiązania do jednych i nienawiści wobec innych.
Dungel me pe de wai dam bai dang mi dral wai jurci nirin cha da ni dan dral wai tan yom chen polai ne pai jurci sa shi pu chi ju shi me toi tra ri rai lin shi ni de jen pai di san je shin doi min de pe wai Droke nanda shin lai che pari shui sen che nan che sambai da lo ye che drai che taru che cho en te mo en te pai kor loi ko du sol palen sa vi la marim boje da ki che vorbe me ne jula ka din che bingo ne je sun te ku sun do chi ne do sal do sa da pa la i lo den chin sim ba te ma Nimandin, kadrin chempe drodinze, karma pala solwade, chivadine, chenju matu barat, dan shinji tu wejune. Yon chi shenin, tashi pal jor shenin, padrup chen shala, chak salo, nan sugumi, sepetsun rinsan, shepetinle, jepe chanzenda. Rimni najo, zambe chanjanji. Tenzin tinle nanje, chanji yol, palder lama namba, tarpala, kechik tsanyal, otamijish. Chizele kwartongwe megeji, lamejina, sen la jumbar, shu. Sinchen tangje dewa dan dewe juda dempar churchi dungela tungge ji juda dewa ji dungel me pe dewa dan ba dang mi dra wa ji nyerin cha dan ni dan dral wei tan yom jen bola ne pa churchi Tematem, który wybraliśmy na najbliższy weekend, dziś, jutro do omówienia, jest Sutra Trzech Zbiorów, zwana też popularnie Sutrą Skruchy, zresztą o różnych nazwach, pod którymi znana jest ta sutra, za chwilę będę mówić. Właściwie kierowały mną dwa podstawowe jakby powody, dla których wybrałem właśnie tę sutrę. Po pierwsze dlatego, że jest ona jedną z najczęściej stosowanych w naszej tradycji sutr. Recytujemy ją regularnie. Na przykład podczas Kadjumelam, jej słowa powtarzamy codziennie. Wiele osób, przebywając na przykład w okresie intensywnej praktyki medytacyjnej, podczas dłuższych odosobnień, nawet codziennie te sutry recytuje. Na przykład mnisi tybetańscy w tradycji Karma Kamsang, kiedy przebywają na 3-letnim odosobnieniu, codziennie tę sutrę recytują. A także ponieważ ona ma taką dużą moc oczyszczania negatywności, na przykład kiedykolwiek przeprowadzamy tutaj rytuały i praktyki dla zmarłych, rozpoczynamy od recytowania właśnie tej sutry. Ta tradycja jest wzięta stąd, że jak wiecie z nauk o bardo, istoty, które są w stanie bardo, mają ten rodzaj takiego wyższego postrzegania, wyższej percepcji, i bardzo łatwo dostrzegają intencje, z jaką ktoś wykonuje takie rytuały. I gdybyśmy robili to w jakiś sposób leniwy, w jakiś sposób obarczeni negatywną intencją, to zamiast pomóc zmarłym, moglibyśmy wręcz zaszkodzić, doprowadzając ich do jakiejś irytacji z tego powodu, że tak niedbale i niepoprawnie wykonujemy te modlitwy. Dlatego jest właśnie zwyczajem, że praktyki dla zmarłych rozpoczyna się najpierw od takiego wyczyszczenia negatywności, wyzerowania, wykasowania swoich negatywności po to, żeby już z czystą intencją rozpocząć praktykę. Ta sutra po tybetańsku nazywa się w skrócie Pungpo Sumpeido, do znaczy sutra, Pungpo Sum znaczy trzy zbiory. Zbiory dlatego, że zbiór to jest coś, co składa się z wielu części. I tutaj są takie trzy elementy stosowane, chociaż niektórzy też mówią jakby trzy części w tej sutry. Każda z nich składa się z wielu pod elementów, ale też mówi się o jakby trzech takich gałęziach, trzech aspektach praktyki. Na każdym z nich składa się wiele elementów. Może warto zwrócić uwagę, że słowo Pungpo, które jest tutaj użyte, jest dokładnie takim samym słowem, jakie jest używane do określenia tego, co w sanskrycie nazywa się skanda.
Więc jest to sutra trzech skand, ale w tym wypadku ten sam wyraz ma zupełnie inne zastosowanie. Kiedy mówimy o pięciu skandach, czyli takich pięciu zbiorach różnych czynników, które składają się na naszą psychofizyczną osobowość, to tych pięć skand jest czymś zupełnie innym. Tutaj te trzy skandy, chodzi po prostu o takie trzy zbiory wielu elementów, które składają się na takie trzy aspekty praktyki. W sanskrycie nazywa się to, muszę przeczytać, bo z pamięci wam nie powtórzę, bardzo proste. Triskanda Dharma Sutra. Triskanda Dharma Sutra. Skąd się wzięła ta sutra? Otóż historia jest taka, że kiedyś była, za czasów Buddy Shakyamuniego, była grupa 35 mnichów, którzy przyjęli ślubowania bodhisattwy i dalej żyli jako ci, którzy są bodhisattwami, jednocześnie mnichami. Do tego powiedziane jest, że byli tak zwanymi początkującymi bodhisattwami. Co to oznacza początkujący bodhisattwa? Żeby zrozumieć ten termin, trzeba jakby spojrzeć bardziej całościowo na to, jak przebiegają różne etapy na ścieżce do stanu Buddy. Można oczywiście tę samą drogę podzielić na różne sposoby. Jednym ze sposobów jest podział na 13 stopni do stanu Buddy. Te 13 stopni jest tak powszechnie nauczane w buddyzmie Mahajany mam na myśli w szczególności, że ta symbolika pojawia się w wielu miejscach. Na przykład na stupie, na szczycie stupy mamy takich 13 kręgów coraz bardziej zwężających się. Te 13 kręgów symbolizuje właśnie te 13 stopni do stanu Buddy. Co to jest te 13 stopni? Dwa pierwsze odnoszą się do etapu tak zwanej zaangażowanej praktyki czy pełnej gorliwości praktyki i to dotyczy właśnie bodhisattwów zwanych początkującymi. To są ci, którzy już przyjęli ślubowanie bodhisattwy, weszli na ścieżkę bodhisattwy, ale jeszcze nie osiągnęli wglądu w ostateczną naturę zjawisk. A więc podobnie jak my, jeszcze ulegają dualistycznej iluzji, ulegają różnym emocjonalnym splamieniom, ale rozpoczęli ścieżkę w kierunku osiągnięcia stanu Buddy dla dobra wszystkich istot. A więc to są ci, którzy są na tak zwanej ścieżce nagromadzenia i na ścieżce zastosowania. To są dwa pierwsze etapy. Razem ich się nazywa właśnie początkującymi bodhisattwami. Potem, kiedy ktoś przejdzie te dwa etapy, osiąga wreszcie wgląd w dharmatę, w naturę zjawisk, osiąga, inaczej mówiąc, pierwszy poziom bodhisattwy. Czy pierwszą ziemię, pierwszy poziom, różnie to bywa tłumaczone. Potem przechodzi przez kolejne razem 10 poziomów, czy 10 stopni bodhisattwy. No i w końcu 13 poziom to jest poziom stanu Buddy. Stąd mamy razem 13. 2 stopnie początkującego, 10 stopni bodhisattwy, 13. A więc to byli bodhisattwowie, którzy byli jeszcze na tych stopniach początkujących. Nie osiągnęli wglądu w naturę rzeczywistości. Jako mnisi wyszli kiedyś całą grupą do wioski, żeby żebrać o jedzenie, tak jak to było w zwyczaju mnichów Buddy Shakyamuniego. Sam Shakyamuni też tak robił. I kiedy żebrali, zdarzyło się, że przez przypadek doprowadzili do śmierci dziecka. Nie znam tej historii bliżej, nie wiem na czym polegał ten przypadek czy wypadek, ale bardzo głęboko żałowali tego, co się stało, dlatego udali się do Upali. Upali to był jeden z najbliższych uczniów Buddy, ten, który też szczególnie był biegły nie tylko w utrzymywaniu w czystości swoich ślubowań mnisich, ale też bardzo często towarzyszył Buddzie, kiedy on rozstrzygał różnego rodzaju wątpliwości, pytania dotyczące reguł mnisich, a dlatego później, kiedy Budda Shakyamuni odszedł w parinirwanę, to Upali był głównym mnichem, który, arhatem i mnichem, który opowiadał, co słyszał
z ust Buddy na temat ślubowań mnisich i głównie przyczynił się do skodyfikowania nauk znanych jako Winaja. Więc tenże mnich Upali był poproszony przez 35 mnichów początkujących bodhisattwów o to, żeby poprosił Buddę o nauki, w jaki sposób mogliby oczyścić tę negatywność, którą mimo, że nie mieli takiej intencji, to jednak popełnili, doprowadzając do śmierci dziecka. W odpowiedzi na to Budda Shakyamuni wyjaśnił właśnie nauki, które znane są obecnie jako ta sutra, często też jest nazywana po prostu sutrą skruchy. Powiedziane jest też, że kiedy zaczynał wygłaszać te nauki, wyemanował z siebie światło, które przywołało 35 Buddów z różnych czystych krain. Oni pojawili się wokół niego i w obecności tych Buddów Budda wyjaśnił, w jaki sposób mnisi mogą oczyścić te popełnione negatywności. Przy czym wszyscy ci mnisi wyrazili hołd nie tylko Buddzie Shakyamuniemu, ale wszystkim innym Buddom, którzy się zgromadzili, przyjęli w nich skronienie, składali dary, potem całkowicie szczerze wyznali popełnione negatywności. No i dalej miało miejsce to, co jest przedstawione w sutrze, te takie trzy etapy, czy też trzy części prowadzące nie tylko do oczyszczenia negatywności, ale też do wielkiego nagromadzenia zasług. Taka jest historia, jak ta sutra powstała. Dlatego też w komentarzach jest powiedziane, że w tej sutrze przywołuje się 35 Buddów, ale to nie znaczy, że tylko tych 35 Buddów ma jakby moc pomagania nam w oczyszczeniu negatywności. Po prostu dlatego, że było wtedy 35 mnichów, dlatego Shakyamuni przywołał 35 Buddów jako świadków, jako obiekt wsparcia, źródło błogosławieństw, dzięki któremu bodhisattwowie mogli oczyścić swoje negatywności. A tak jak mówię, komentarze mówią, że przy tej okazji, kiedy my praktykujemy, możemy też przywoływać wszystkich innych Buddów. Tych 35 są jakby przykładowymi reprezentantami wszystkich Buddów. Jeśli chodzi dalej o to, gdzie ten tekst się znajduje, otóż znajduje się on oczywiście w zbiorze spośród zbioru wszystkich nauk Buddy, które w tłumaczeniu tybetańskim znane są jako kandziur, znajduje się to oczywiście w zbiorze sutr. Teraz omawiając ten tekst, będę się w dużej mierze odnosić do klasycznego komentarza. Klasyczne takie słowo, jakby poszukał definicji, to znaczy klasyczny, nie wiem, czy nie nadużywam tego słowa, ale w moim znaczeniu jest to jeden z autorytatywnych traktatów należących do kanonu. W tym wypadku mam na myśli komentarz ułożony przez wielkiego mistrza szlachetnego Nagarjunę. Nagarjuna napisał komentarz, który jest przetłumaczony na język tybetański i znajduje się oczywiście w zbiorze tych autorytatywnych komentarzy, czyli w tendziurze. Sutra jest w kandziurze, komentarz jest w tendziurze. Lung zarówno do sutry, jak i do komentarza otrzymałem do samej sutry w 1986 chyba szóstym albo siódmym roku od Chabdzie Tengi Rinpoche'ego lub do komentarza w 1989, chwilę później. Także będę się w dużej mierze odnosić do tego komentarza, ale nie będę się go trzymać tak wyłącznie i sztywno tylko tego komentarza. Będę również jakby czerpać z informacji, które przy różnych innych okazjach od Chabdzie Tengi Rinpoche'ego czy od innych nauczycieli słyszałem. Co więcej można powiedzieć? Mamy tylko jeden weekend. Studiowanie tego rodzaju klasycznych tekstów jak sutra miałoby głęboki sens
czy jeszcze głębszy sens, gdybyśmy mieli na tyle czasu, żeby faktycznie z tybetańskiego słowo po słowie, sylaba po sylabie analizować sutrę, bo to jest specyfika tego języka świętych tekstów po tybetańsku, który w znacznym stopniu różni się od mówionego, potocznego języka. Ten język starożytnych tekstów do dzisiaj jest taki sam, nie ewoluował, tak jak zwykły potoczna mowa ewoluuje. To jest tak, jak jego świątobliwość Dalai Lama mówi, o czym już niejednokrotnie wspominałem, że to jest jedyny język, który został stworzony specjalnie po to, żeby oddać nauki buddyjskie. Kiedy w VII wieku zaczęto sprowadzać buddyzm do Tybetu, to oczywiście, że no większość Tybetańczyków to były proste ludy pasterskie, nie miały języka głębokiej filozofii i pojęć religijnych bardzo szeroko, gdzieś tam analizowanych i głęboko. To też wielcy tłumacze, tacy jak Tonmi Sampota i inni, no po prostu pozwolił sobie wtedy król na wybranie najinteligentniejszej młodzieży, wysłanie do Indii, studiowali razem z indyjskimi panditami, poznawali znaczenie nauk i kiedy tłumaczyli je później na swój język, to zwykle musieli tworzyć dopiero nową terminologię potrzebną do oddania tych specyficznych, można powiedzieć, pojęć buddyjskich, które były czymś całkowicie innym, obcym wręcz kulturowo całej tybetańskiej tradycji. To też jest to niezwykle precyzyjny język. W takich tekstach analizuje się znaczenie każdej sylaby. Kiedy ona ma w sobie jakąś dwuznaczność, to jest wiadomo, czy jest to zamierzona dwuznaczność, czy nie jest zamierzona, dlaczego to jest wyrażone właśnie tym słowem, a innym razem jest użyty jakiś inny synonim. Ma w tym przypadku studiowanie języka jest również studiowaniem darmy. Nie mówię o potocznym, zwykłym, takim codziennym języku tybetańskim. Niestety nie mamy na tyle czasu, ale poświęciłem temu kilka minut po to, żeby zachęcić do tego, że w przyszłości może będziemy mieli okazję na przykład zapytać się, a dlaczego, a jakie jest znaczenie na przykład... jest na przykład przed całkowicie doskonałym Buddą, po tybetańsku Yang Dakpar Dzogpe. Już tutaj jest, może się, to znaczy co, nie są całkowicie doskonali Buddowie, są w połowie doskonali. Dlaczego jest użyte określenie i właściwie co się kryje pod pojęciem całkowicie doskonały Budda? Co jest doskonałego, dlaczego całkowicie i tak dalej. Każde z takich słów naprawdę ma sens analizować. Tym razem nie będziemy mieli na to czasu. Tym bardziej, że chciałem potraktować również studiowanie tego tekstu bardziej jako pretekst do przedstawienia wielu nauk, do których ta sutra się odnosi i które być może wielu z was zna z innego kontekstu, kiedy na przykład sutra mówi o 10 negatywnych działaniach dla wielu buddystów, a oczywiście wiemy, o czym mowa. A dla wielu może nie jest to takie oczywiste i potraktuję to również jako okazję czy pretekst do tego, żeby bardziej dokładnie omówić, czego mamy żałować, czy też jakie rodzaje działań mamy porzucać i dlaczego. Więc to tak w ramach ogólnego wstępu. Teraz wracając do tytułu, Sutra Trzech Zbiorów. Otóż, coż to są za trzy zbiory? Według Nagarjuny te trzy zbiory, pierwszy to jest zbiór, no i tutaj niektóre tybetańskie słowa będę musiał dokładniej analizować, zwykle siakpa. Siakpa zwykle jest tłumaczone jako wyznanie, czyli wyznanie negatywnych czynów, ale według mnie pojęcie wyznanie, tak jak jest ono w języku polskim, nie oddaje tej idei. Chociaż samo słowo siakpa po tybetańsku, co ona oznacza? Ona oznacza tyle, co jakby otwarcie ukazać, nie chowając niczego. Na przykład gdybyśmy popełnili jakiś negatywny czyn, na przykład zabicie jakiejś czującej istoty jest negatywne. A gdybyśmy świadomie lub nieświadomie, na przykład zabili jakieś zwierzę,
i myśleli, dobrze, dobrze, ważne tylko, żeby nikomu nie powiedzieć, próbujemy ukryć to w sekrecie, to nie jest to coś, co sprawi, że skutki tego czynu do nas nie powrócą. Oczywiście, że nasionko karmiczne zostało zasiane i kiedyś te czyny powrócą. Ukrywanie nie przynosi niczego. Udawanie przed sobą, że nic się nie stało, też nie zmieni faktu, że odcięliśmy czyjś strumień życia, tak się dosłownie tłumaczy, czyli zabiliśmy kogoś. Natomiast uświadomienie sobie tego, aha, zrobiłem to, uświadomienie sobie, że to było faktycznie czymś negatywnym, czego nie powinniśmy robić, tak jak jakiego przykładu użyć, jak na przykład przez nieuwagę pozwoliliśmy, że na przykład kolec jakiejś rośliny, powiedzmy, próbowaliśmy przeciskać się przez krzaki dzikiej róży i załóżmy kolec ukuł nas w oko. Czujemy ból i natychmiast myślimy, ojej, to niedobre, trzeba było tu nie wchodzić. W przypadku karmy problem mamy taki, że działania i skutki są bardzo oddalone w czasie. Bardzo często mówimy, czy najczęściej mówimy o skutkach, których doświadcza się po wielu żywotach i nie widzimy tej zależności między przyczyną a skutkiem. I później myślimy, dlaczego życie mnie tak krzywdzi, dlaczego spotyka mnie tyle nieszczęść, a kogoś innego nie spotyka. I mamy skłonność do obwiniania innych, bo nie jesteśmy świadomi tego, że to własne nasze negatywne czyny sprawiają, że doświadczamy cierpienia. To jest najbardziej podstawowa i oczywista nauka Buddy, że wszystko, co się pojawia, pochodzi z przyczyn. Można wręcz powiedzieć, że to jest dogmat buddyjski. Jeżeli komuś słowo dogmat nie kojarzy się jakoś bardzo negatywnie. W końcu nawet w codziennych recytacjach bardzo często mamy w modlitwach, że wszystkie zjawiska powstają z przyczyn. To jest podstawowa nauka Buddy. Te przyczyny ukazał właśnie Budda. I również ukazał, w jaki sposób przerwać tę zależność przyczynowo-skutkową, jak wyzwolić się z przyczyn i cierpienia, do którego one prowadzą, i z przyczyn cierpienia. Tak jak mieliśmy w modlitwie na początku, by wszystkie istoty były wolne od cierpienia i przyczyn cierpienia. Także, ponieważ my często nie rozumiemy, jaka jest ta zależność między przyczyną i skutkiem, mamy często skłonność do lekceważenia negatywnych skutków, a nawet próbą ukrywania przed sobą. No co to jest? No trudno, zdarzyło się, każdemu się zdarza zrobić coś złego, ale co w tym złego? Przecież nie widzę, nic mi się złego nie stało. Dopiero później, po wielu żywotach, myślimy, dlaczego oni mnie tak krzywdzą i zwalamy winę na innych. Więc to słowo siakpa zawiera w sobie jakby takie jasne ukazanie. Okej, to było negatywne. Uświadamiam to sobie i wiem, że nie powinienem był tego robić. A więc słowo siakpa, sam rdzeń czy też źródło słów jest też taki, że coś odciąć się od tego w znaczeniu chcę porzucić negatywności. To jest tak, jak mówimy, że na przykład przyjechaliście tutaj do Grabnika. Żeby przyjechać do Grabnika, musieliście mieć jakąś motywację. Rozumiem, że tutaj nie miało przypadku żadne porwanie i przywiezienie kogoś wbrew jego woli. Musieliście mieć jakąś motywację i ta motywacja musiała być wystarczająco duża, żeby dokonać tego wysiłku, że w słoneczny poranek, w sobotę, zamiast pospać czy odpocząć, jednak się spakowaliście, jednak wykonaliście jakiś wysiłek, a więc musieliście mieć również taką motywację, że pozostanie tutaj w domu jest niewystarczająco dobre. Gdybyście tak sobie siedzieli i myśleli, no fajnie by było być w Grabniku, ale tu w domu jest mi tak dobrze, że ta część motywacji by przeważyła, jest mi tak dobrze, że nie jestem gotów opuścić tego miejsca, no to nigdy byście tutaj nie przyjechali. A więc jest ta gotowość porzucenia miejsca, w którym się jest, po to, żeby znaleźć się w innym miejscu. Gdyby nie było
w nas gotowości do porzucenia negatywnych działań, które są przyczyną całego cierpienia i wszystkich nieszczęść w samsarze, to marzenie o tym, że fajnie by było osiągnąć stan Buddy, bo Budda jest poza samsarą, poza cierpieniem, poza dobrem i złem. Można by sobie marzyć, ale nic z tego by nie wynikło. Po to, żeby rozpocząć ścieżkę prowadzącą do stanu Buddy, musimy mieć w sobie tę gotowość do porzucenia przyczyn cierpienia, do porzucenia samsary. To jest proste i oczywiste, ale to właśnie oznacza słowo siakpa. Muszę porzucić to, co jest negatywne. Żałuję tego, naprawdę to nie jest właściwe. To zawiera słowo siakpa. Sutra Trzech Zbiorów znana jest również bardzo często w takiej, można powiedzieć, klasztornej tradycji tybetańskiej, a jest we wszystkich szkołach buddyzmu tybetańskiego ta sutra jednakowo szanowana, stosowana. I we wszystkich szkołach jest często używane po prostu określenie dziancub sempej tungsiak. To znaczy, to skrucha, czy też wyznanie bodhisattwy, albo jeszcze częściej w skrócie, już w takim żargonie klasztornym, jest nazywana tungsiak, czyli po prostu skrucha. To teraz weź wyrecytuj skruchę. Ja pamiętam, jak kiedyś znałem tą sutrę, znałem. Powtarzałem jej słowa wiele razy, bo powiedzieć, że znałem, w sensie całkowicie dogłębnie zrozumiałem, to by była wyjątkowa arogancja z mojej strony. Natomiast oczywiście wiedziałem, co to jest za sutra, recytowałem ją wielokrotnie, a kiedyś przy pewnej okazji Rinpoche doradził, żeby częściej stosować i recytuj tungsiak. Nie zrozumiałem wtedy, co to jest. Myślałem, że to jest mowa o jakimś zupełnie innym tekście. Ale ja poproszę Rinpoche, bo ja nie znam tego tekstu. Jak to nie znasz? No i nie wiem, co to przynieśli. A, to ta sutra. Rinpoche poprosił asystenta, żeby przyniósł tekst. A, to ta sutra, oczywiście znam. Także warto wiedzieć również, jakbyście w przyszłości rozmawiali z jakimś tybetańskim lamą, to prawdopodobnie użyje skrótowej nazwy tungsiak. I wtedy będziecie wiedzieli, że to jest to, co my po polsku tutaj nazywamy sutrą trzech zbiorów albo sutrą skruchy. Nagarjuna, ja w tym pierwszej godzinie spotkania może zacznę jeszcze tak ogólnie omawiać sutrę, a dopiero później będziemy się wgłębiać w znaczenie jej treści. Nagarjuna rozpoczyna w swoim komentarzu od tego, że wszystkie nauki, jakie przedstawił Budda, można sklasyfikować jako tak zwanych 12 kategorii. I być może, gdybyśmy chcieli się skupić tylko na objaśnianiu samych słów sutry, to bym powiedział 12 kategorii i nie wyjaśniał tego dalej, ale ponieważ te 12 kategorii pojawia się też przy innych okazjach, dlatego myślę, że dzisiaj pokrótce je przedstawię. Z pamięci oczywiście bym nie powiedział, ale mam ściągawkę ze sobą. Te 12 kategorii, ja czasami mówiąc o tym, mówię, że to jest w zasadzie, można powiedzieć, jakby 12 takich zapomniałem, jak to zwykle mówię, 12 gatunków literackich, tak? co do samych nauk Buddy. Bo tu nie odnosimy się teraz do komentarzy późniejszych, tylko do samych nauk Buddy, które są zawarte w Kandziurze. Podział na 12 tekstów to jest taki. Po pierwsze sutry, które są takimi zwięzłymi, można powiedzieć, zapisami dialogów Buddy z jego uczniami. To jest bardzo ogólne powiedzenie, że sutry są zwięzłe, ponieważ w szczególności w tradycji Mahajany, tak jak w tybetańskim Kandziurze, są dwie sutry, które są takie długie.
takie długie, to jest Ratna Kuta i Gandavyuha, dwie przeogromniaste, wielotomowe sutry, zawierają w sobie wiele podrozdziałów. Drugie to jest, one są w sanskrycie nazywane geja i to są takie krótkie, wierszowane nauki, które są, można powiedzieć, takim podsumowaniem sutr. Nie wiem, czy czytaliście trochę klasycznych sutr. Bardzo często jest to tak, a są nieklasyczne sutry, sutr buddyjskich. Bardzo często jest to tak, że jest w tłumaczeniu, to wychodzi jak u nas prozą, opisana jakaś sytuacja i na końcu jest takie podsumowanie tego wszystkiego w formie już takiej przeznaczonej do rytmicznej recytacji. Właściwie zwięzłe powtórzenie tego, co było w sutrze. I ten właśnie fragment nazywa się geja. One są szczególnie łatwe do memoryzowania ze względu na to, że właśnie są w takiej formie do rytmicznego powtarzania. W tradycji buddyjskiej, czy ogólnie tam w azjatyckiej, ale w buddyjskiej nie wprowadzano właściwie takiego schematu, czy też pojęcia rymu, jaki jest w europejskiej literaturze. Przede wszystkim opiera się to na rytmie. Określony taki rytm do powtarzania. Dalej trzecie to są Vyakarana. To są z kolei opowiadania, czy też wypowiedzi Buddy, w których opowiada o tym, co wydarzyło się dawno temu, albo co wydarzy się w przyszłości. Czwarte to są gata. Gaty są bardzo, bardzo krótkie, wierszowane wypowiedzi. W sensie tych takich do rytmicznej recytacji. Udana. Piąte, udana. To są różne pochwały wypowiadane przez Buddę w intencji tego, żeby nauki przetrwały przez długi czas. Czyli wychwalanie nauk, czy wychwalanie niektórych jego szczególnych uczniów. To w takiej intencji, żeby długo zostały takie nauki przechowane, czy żeby ci uczniowie żyli długo. Dalej, szóste, Nidana. Nidane to są z kolei reguły, które były przedstawiane tym, którzy przyjęli ślubowania mnisie. Czyli takie krótkie historie opisujące, dlaczego i w jaki sposób mnisi powinni przestrzegać określonych reguł. Dalej, Avadana. Avadana to są nauki poprzez przykłady. Ósme. Itivrtika to są historie, które Buddha opowiada o dawnych czasach. Jako taki, można powiedzieć, dydaktyczny zabieg, opowiadanie w dawnych czasach, jakich król postępował tak, i to jest wspaniały przykład do naśladowania. Dziewiąte, dziataki. Zły akcent położyłem, na pierwsze A jest akcent, dziataki. To są z kolei opowiadania o poprzednich żywotach Buddy, kiedy jeszcze był bodhisattwą. Dziesiąte, Vaipulya,
Vaipulya to jest z kolei przedstawienie takich głębokich i rozległych nauk, jak na przykład opisywanie sześciu paramid, czyli sześciu wyzwalających działań bodhisattwy. I różnych poziomów, stopni bodhisattwy. 11. Abhuta dharma to są z kolei opowiadania o różnych takich nadzwyczajnych mocach psychicznych, czy nie tylko psychicznych, o nadzwyczajnych mocach różnych arhatów czy bodhisattwów. I wreszcie 12. Upadesia to są z kolei nauki, które są dalszym objaśnieniem do wygłoszonych sutr. Tak jakby można powiedzieć, objaśnienie, komentowanie różnych sutr. A więc mamy tych 12 kategorii nauk. Inaczej mówiąc, wszystkie nauki Buddy, czy z innego punktu widzenia, wszystkie nauki Buddy można podzielić na tak zwane trzy kosze. Kosz, czyli pitaka w sanskrycie. Pierwszy to Vinaya pitaka. To są nauki dotyczące reguł właściwego postępowania. Inaczej mówi się, że to jest zbiór reguł mnisich, ale nie tylko mnisich. Reguł etycznych. O tych naukach, Abhidharmie, mówi się, że one przede wszystkim przedstawiają antidotum na pożądanie. Drugi kosz to Abhidharma pitaka. Nauki Abhidharmy przedstawiają wyjaśnienia dotyczące poglądu zarówno na względną, jak i na ostateczną naturę rzeczywistości. W Abhidharmie również, ale nie tylko, ale również znajdziemy nauki na przykład o kosmologii. Bardzo wiele jest nauk dotyczących, po naszemu byśmy powiedzieli, teorii postrzegania, opisywanie procesów, w jaki sposób świadomość wchodzi w kontakt z obiektami, które postrzega, jakie są zjawiska mentalne i tak dalej. Bardzo wiele jest tego rodzaju analizy, ale bardzo szczegółowe również nauki o karmie na przykład i tak dalej. Abhidharma pitaka ogólnie mówi się, że jest głównie antidotum na głupotę. Trzecia to sutra pitaka. Sutry przede wszystkim ukazują antidotum na gniew. Oczywiście każda z tych kategorii nauk przedstawia nauki przeciwdziałające wszystkim truciznom umysłu, ale można powiedzieć, że głównie skupia się na tym. Więc tak jest, kiedy mówimy o podziale na ten tak zwany trójkosz. Istnieje jeszcze czwarta kategoria, to są nauki tantr. One również znajdują się w kandziurze i mówi się, że przeciwdziałają wszystkim trzem truciznom jednocześnie. Ale to jest oczywiście, jak mamy jakiś zbiór iluś elementów, to możemy podzielić sobie na różne sposoby, tak jak tu na przykład tutaj mamy zbiór iluś osób i możemy je podzielić na przykład na dwie kategorie, mężczyźni i kobiety, albo na przykład na kategorie poniżej 20 roku życia, powyżej 60 i pomiędzy. Albo możemy podzielić na kategorie ci, co są z południa Polski i z północy, prawda? Tak samo można ten sam zbiór dzielić na wiele sposobów. Tak, zbiór wszystkich nauk Buddy, niektórzy dzielą na trójkosz, niektórzy osobno wydzielają nauki tantr. Ci, którzy dzielą na trójkosz, nauki tantr wtedy mówią, że są zawarte wśród sutr. Że to jest tak jakby inny, czy to podkategoria sutr. Więc w tym kontekście, gdybyśmy szukali, gdzie znajduje się sutra trzech zbiorów, ona znajduje się, czy też należy do kategorii Vinayi.
czyli tych nauk, które mówią przede wszystkim o właściwej etyce, właściwym postępowaniu. Z tego punktu widzenia, czy przy takim podziale. Ktoś, Nagarjuna też mówi, że ktoś mógłby mieć wątpliwości, czy to jest sutra, ponieważ jeżeli czytaliście więcej sutr buddyjskich, to pamiętacie zapewne, że jedną z cech charakterystycznych sutry jest to, iż zaczyna się od słów tak słyszałem razu pewnego razu pewnego. Ta sutra nie zaczyna się od takich słów. Dlaczego więc mówimy, że jest to sutra, skoro ma zupełnie jakby inny sposób wyrażania się? Otóż odpowiedź Nagarjuny jest taka, że ona jest po prostu częścią wielkiej sutry. Jest wyekstrahowana z pewnej sutry i z praktycznych względów jest recytowany tylko właśnie ten rozdział większej sutry, ale normalnie jest ona w kategorii sutr, tylko można powiedzieć, że nie jest taką niezależną całą sutrą. Gdybyście pytali, jakiej to jest sutry, otóż jest to część Ratnakuta sutry, jednej z tych wielkich sutr Mahajany. Gdybyście pytali, czy znajdziemy ją na przykład w kanonie palijskim, nie sprawdzałem tego, ale jestem bardzo przekonany, że na pewno nie. Ponieważ jest to sutra, która jest ewidentnie sutrą należącą do zbioru sutr Mahajany. Po pierwsze, samo to, że Ratnakuta sutra jest przykładem jednej z tych wielkich sutr Mahajany, których nie ma w kanonie palijskim. Po drugie, przywołujemy tutaj 35 Buddów. Nie znajdziecie czegoś takiego w Terawadzie. Wszystko się skupia na Buddzie Shakyamunim, a nie jacyś dodatkowi Buddowie z czystych krain. Koncepcja czystych krain tylko w Mahajanie. W jakimś tam miejscu sutry możecie znaleźć odwołanie do trzech kai. Nie ma czegoś takiego w kanonie palijskim czy w Terawadzie. Jest to czysta koncepcja Mahajany. Dlatego bez wątpienia jest to sutra Mahajany. Dlatego na przykład jeden z tych stosowanych tytułów jest właśnie o tym, że jest to sutra skruchy bodhisattwów. Stosowana przez bodhisattwów. Zresztą samo to określenie, że 35 mnichów, którzy przyjęli ślubowanie bodhisattwy, nie ma tego w kanonie palijskim. Tam określenie bodhisattwa odnosi się wyłącznie do Buddy Shakyamuniego, kiedy był na drodze ze stanu Buddy. Kiedy się mówi w buddyzmie Terawady opartym na kanonie palijskim bodhisattwa, mamy na myśli poprzednie żywota Buddy Shakyamuniego. Nie mówimy o innych bodhisattwach. Także, żeby mieć jasność, gdzie, w jakim kontekście szukać tej sutry, wśród sutr Mahajany. Dalej Nagarjuna podkreśla też, że kiedy praktykujemy tę sutrę, musimy połączyć ją z zastosowaniem czterech oczyszczających mocy. Bezpośrednio te cztery moce nie są tak eksplicytnie wykładane w tej sutrze, ale jest istotne, żeby praktykę odpowiedniego recytowania tej sutry, co będzie dalej wyjaśniane, jak ją zastosować w praktyce, żeby połączyć to z zastosowaniem czterech oczyszczających mocy. Ponieważ tutaj sutra nie mówi o tym w taki bezpośrednio wyraźny sposób i ponieważ Nagarjuna w swoim komentarzu też bardzo krótko wspomina o tych mocach, mówiąc, że należy je zastosować, i zakłada, że ktoś, kto zajmuje się tą sutrą i tym komentarzem, że zna nauki o czterech mocach. Dlatego też ja odwołam się raczej do tego, jak te cztery moce są wyjaśniane przez Gampopę, ale to nie będzie szczegółowe omówienie odpowiedniego rozdziału teksty Gampopy. Tym się zajmiemy osobno przy innej okazji. Otóż Gampopa
Jakbyście chcieli sobie już teraz szukać, w jakim kontekście, gdzie w ozdobie wyzwolenia Gampopy znajdą się te nauki? Znajdą się tam, gdzie jest omówione przyjęcie ślubowania bodhisattwy, ceremonia przyjęcia ślubowania bodhisattwy. I pierwszym krokiem w ceremonii ślubowania bodhisattwy jest siedem gałęzi duchowej praktyki, znane też często u nas pod nazwą siedmioczęściowa modlitwa, ponieważ jest to metoda, która pozwala najszybciej oczyścić negatywności i nagromadzenie zasług. Tak jak powiedziane, nie da się obudzić w sobie pragnienia uwolnienia wszystkich istot od cierpienia i doprowadzenia ich do szczęśliwości stanu Buddy, to jest postawa bodhisattwy, jeżeli się nie porzuci negatywności. Nie da się przyjechać do Grabnika i być jednocześnie w Warszawie czy w Krakowie. Trzeba być gotowym coś zostawić za sobą, żeby znaleźć się w jakimś innym miejscu. Nie da się osiągnąć stanu Buddy, jak myślimy sobie, te negatywne czyny i te cierpienia, które wynikają, to są może i negatywne, ale tak naprawdę to nie jestem gotów ich w pełni porzucić, bo niektóre z nich w momencie, kiedy wykonuję, wydają mi się przyjemne. Co z tego, że będę cierpiał za wiele żywotów? My się często zachowujemy tak jak czcigodny Trangu Rinpoche użył kiedyś takiego porównania, bardzo go lubię i często się powołuje, że zachowujemy się jak dzieci, które widzą, że na stole w kuchni położono cukierki. Rodzice powiedzieli, że uwaga, te cukierki to pułapka na złodzieja. W środku mają truciznę, tylko z wierzchu wyglądają jak cukierek i są oblepione czymś takim smacznym, słodkim. A dzieci w to nie wierzą i czekają okazji, jak mamusia z tatusiem wyjdą, żeby takiego cukierka zjeść. I z chwilą jak jem, to jest przyjemne. A dopiero cierpienie i ból pojawią się później. My często popełniamy negatywne czyny, jesteśmy nieświadomi tego, jakie będą skutki tych czynów. Gdybyśmy od razu widzieli rezultaty, to tak jak teraz z całą uważnością dbamy o to, żeby nie zranić swojego oka, tak samo uważnie dbalibyśmy o to, aby nie popełnić żadnego negatywnego czynu. Ale jesteśmy jak te dzieci. O, zjadam, mówili, że to jest trucizna, a ja próbuję, jest całkiem smaczne. Opóźnione działanie pojawi się dopiero później. I jak popełniliśmy ileś negatywnych czynów i pojawi się ktoś, komu naprawdę ufamy i z całym przekonaniem powie, słuchaj, to co zjadłeś, to była pułapka na złodziei. Jak się rozpuści to, co smaczne i słodkie z wierzchu i zacznie działać trucizna, która była ukryta w środku, to będziesz doświadczał strasznego bólu. Jeśli uwierzymy tej osobie, to jesteśmy gotowi podjąć się nawet takich nieprzyjemnych działań, jak płukanie żołądka, jedzenie jakiegoś niesmacznego antidotum, czy cokolwiek, byle tylko uwolnić się od tego, zanim to przyniesie rezultaty. Jeśli naprawdę zrozumielibyśmy nauki o karmie, to bylibyśmy gotowi nie tylko zaniechać natychmiast dalszego jedzenia zatrutych cukierków, czyli zrezygnować z wszelkich negatywnych działań, ale też podjąć się wszystkiego tego, co jest potrzebne, żeby te działania oczyścić. Nawet jak przy wykonywaniu pokłonów będą nas bolały kolana i spocimy się, nawet jak mówienie oczyszczającej mantry Dorje Sempa jest żmudne, długie i wydaje się czasami nużące, to jest absolutnie nic w porównaniu z tym, czego moglibyśmy doświadczyć, gdybyśmy pozwolili, żeby ta negatywna karma nie została oczyszczona przez na przykład praktykę pokłonów czy praktykę powtarzania mantry Dorje Sempa i gdyby miała to przynieść później rezultaty. Także w przypadku oczyszczania te cztery oczyszczające moce dotyczą właśnie tego, co nazywa się po tybetańsku dikpa siakpa. Dikpa to negatywne czyny, te, które prowadzą do cierpienia. Siakpa to jest właśnie takie jednocześnie wyznanie, jednocześnie odcięcie się, pragnienie porzucenia. I dokonuje się tego za pomocą czterech oczyszczających mocy, ale nie będę w tej chwili zaczynać omówienia czterech mocy, ponieważ za chwilę przerwa i będę musiał przerwać w pół zdania, a nie mogę was skazać na cierpienie
siedzenia więcej niż godzinę. Dlatego proponuję teraz przerwę. Spotykamy się o godzinie 12 i po omówieniu czterech mocy przejdziemy dalej już do zajmowania się treścią sutry. Dziękuję na razie.